Wielkopolanin, poznaniak. Dał się poznać jako znakomity pilot. Mając 25 lat brał udział w powstaniu wielkopolskim. Niestety podzielił los ofiar Katynia. 26 lutego urodził się Józef Szyfter, bohaterski pilot niepodległej. Józef Szyfter, kapitan pilot Wojska Polskiego, powstaniec Wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, ofiara zbrodni katyńskiej. Kapitan pilot Józef Szyfter w roku 1913, czyli tuż przed I wojną światową, ukończył gimnazjum w Poznaniu. Chciał być kupcem, był w szkole kupieckiej, no ale historia Polski potoczyła się inaczej, wciągnęła go w wir wydarzeń. Szczęśliwie skończył te szkoły, ale przyszła wojna i został wcielony do armii niemieckiej. W wojsku niemieckim w czasie I wojny światowej służył najpierw w 10. oddziale balonowym, a później w 37. oddziale balonowym, po tym jak zdał egzaminy na obserwatora balonowego. W tym czasie został kilkukrotnie ranny, a tuż przed zakończeniem I wojny światowej został awansowany na sierżanta sztabowego i odznaczony Krzyżem Żelaznym II klasy. Mając 25 lat brał udział w powstaniu wielkopolskim. Przypomnijmy, jedno z nielicznych udanych powstań, powinno zapisać się mocniej w historii naszego kraju. Zaangażował się w to, walcząc o Poznań i kilka innych miejscowości. Brał udział w zabezpieczeniu terenów wsi pod Poznaniem o nazwie Ławica. Tam znajdowały się też składy samolotów niemieckich i po zakończeniu działań wojennych związał się z Ławicą, z tą wsią, a te składy samolotów przekształciły się w lotnisko i w szkołę kształcenia polskich lotników. Tam też w Ławicy ukończył szkołę pilotażu, a po niej od 1920 roku służył w 4. Eskadrze Wywiadowczej. Był lotnikiem, który brał udział w działaniach w wojnie polsko-bolszewickiej. Do października 1920 roku odbył 28 lotów bojowych, co skutkowało awansem na stopień porucznika. Samoloty wówczas odgrywały bardzo istotną rolę. Z tego okresu ma przecież Virtuti Militari, Krzyż Niepodległości za zasługi wcześniejsze i Krzyż Walecznych. Jednym z bardziej znanych epizodów jego życiorysu jest epizod z 19 sierpnia 1920 roku, kiedy to na skutek awarii silnika musiał przymusowo lądować na obszarze, który był już pod kontrolą wojsk sowieckich. Został złapany, wzięty do niewoli przez bolszewików. Tego samego dnia udało mu się zbiec i tym samym samolotem wrócić do bazy. Niestety 2 miesiące później to samo. Został trochę dłużej w niewoli, dlatego że w czasie lądowania złamane miał obydwie nogi. Ze względu na wypadek, kiedy wyskoczył ze spadochronem, złamał obie nogi. Po wyjściu w 21 roku ze szpitala został już przydzielony do armii i później kontynuował karierę jako lotnik. Po wojnie polsko-bolszewickiej był dowódcą kompanii lotniczej Ławicy i komendantem parku lotniczego w 3. Pułku Lotniczym. W roku 1924 został awansowany na stopień kapitana, a po 2 latach został przeniesiony w stan spoczynku. W roku 1939 został przeniesiony dla zabezpieczenia wyjścia Armii Polskiej na granicę polsko-rumuńską. Ale nie udało mu się dotrzeć do Rumunii, przyjęty przez Sowietów. Trafił do niewoli radzieckiej, a następnie został przewieziony do obozu w Kozielsku. Niestety podzielił los ofiar Katynia. Dnia 2 kwietnia 1940 roku na skutek osobistego rozkazu Józefa Stalina został zabity w Lasku Katyńskim przez Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych NKWD. Katyń niestety pochował wielu takich wspaniałych oficerów, którym nie dano szansy obrony swojego kraju.